VSDC Free Video Editor, kolejna odsłona, tym razem efekt green screen, a przy okazji kadrowanie filmu, co nieczęsto się zdarza, i obrót o 90 stopni. Rezygnujemy z kupna wersji Pro, tworzymy nowy projekt z parametrami, tak jak przy poprzednich samouczkach. Dodajemy źródła, czyli dwa filmy. Oczywiście, ponieważ lubię koszykówkę, niech to będzie spadająca piłka, a ponieważ mieszkam nad Zatoką Gdańską, dodamy morze. Morze będzie naszym tłem. Pływają sobie żaglówki po wodzie. Niezbyt może ciekawy efekt, ale w zupełności wyczerpujący tematykę green screena, to będzie spadająca piłka i odbijająca się tutaj na tle pływających żaglówek. Dodaliśmy ją, jak widzimy, ten filmik jest o wiele krótszy, ponieważ my nie potrzebujemy kilkuminutowej prezentacji, skracamy ten dłuższy i oczywiście ten poniżej przysłania nam efekt piłki. Jeżeli byśmy je zamienili miejscami, to ten na dole przesłania nam film, który będzie podkładowy, ale tak właśnie ma być, piłka ma być na wierzchu. Jak widzimy, nagrałem ją w pionie, tak? Czyli miałem obróconą kamerę o 90 stopni. Musimy teraz to skorygować. Niezbyt to może szczęśliwe, ale jest to możliwe. Przycisk obrotu o 90 stopni, tylko że zrobiłem to z tłem. Cofnijmy ten efekt. Nie chcę się cofnąć przez Ctrl Z, no to może przez Ando. Tak jest. Znowu przejdźmy do edytora. Wskażmy, niech to będzie zaznaczona piłka i teraz możemy z nią pracować. Obracamy ją o 90 stopni. Tak jest. No dobrze, ale tutaj ani przełączniki, ani podłoga, która jest w kolorze piłki i nie będzie łatwo separowalna, ani też drzwi nie są mi potrzebne. Należałoby wykadrować piłkę spadającą do takiego obszaru. Wciskamy zatem przycisk kadrowania. Crop Borders. I przesuwamy granice widoczności naszego filmu. OK. Tylko to będzie wyświetlane. Myślę, że wystarczy. Jak widzimy, on jest cały czas za duży. Mamy go zaznaczonego, więc operację na nim właśnie przeprowadzamy. Tutaj są kartki położone. Może ten cień tutaj, granica będzie niezbyt dobrze separowana, no ale zobaczymy, poradzimy sobie jakoś. Sprawdźmy, jak to wygląda. Może od tego momentu i lecimy. W porządku. Powinniśmy teraz usunąć tło. Czyli do wskazanego filmu dodamy efekt wideo. Transparency, czyli przezroczystość, background remover, czyli właśnie nasze popularne green screen. Od pozycji kursora, może nawet od początku sceny. OK. Przedłużmy go na całą długość trwania sceny. I przechodzimy na zakładkę właściwości. Domyślnym kolorem, który jest usuwany, jest oczywiście tytułowy green screen. Ale możemy albo wpisać go ręcznie, albo pipetą pobrać ten kolor. Niech to będzie taki może nie całkiem biały, tylko taki pomiędzy. Mamy przecież pewną tolerancję. Za słabo jeszcze. No to jaśniejszy. Tu z kolei ten cień jest zbyt duży. Ale możemy popracować nad granicą. Dać mu granicę. Tak? Granicę światłości, a tutaj granicę kolorów. Granicę jasności damy na 60, zobaczymy, czy będzie lepiej. No, widzimy, więcej zniknęło, ale my i tak pracujemy nad filmem od tego momentu, kiedy piłka jest puszczona, więc to na nie będzie przeszkadzało od tego momentu. No i sprawdzamy. Jest dobrze. Widzimy, że na dole się te cienie jednak niestety pozostały. Co można zrobić? Dalej pracować nad granicami, czy kolorów, czy jasności, no ale jeżeli przesuniemy granicę za daleko, zaczną nam znikać fragmenty piłki.
możemy dodać drugi kolor. Jednak drugi kolor to już jest niestety wersja płatna. Widzimy, że jeżeli dodajemy drugi kolor, który ma być przezroczysty, to informacja, że to owszem zadziała, ale tylko w wersji Pro. Usuwamy zatem drugi kolor. Możemy jednak dodać drugi raz ten sam efekt. Efekt background remover, czyli green screen. Może nie od tego miejsca, tylko od tego miejsca, które teraz interesuje, ponieważ my pamiętamy, że to działo się dopiero w tym momencie. I tu będziemy chcieli go usuwać. Tak? Dobrze. Czyli od tego miejsca background remover. OK. Przesuniemy się troszeczkę. I teraz wskaż mi pipetą. O, pipeta. Ten kolor. No, widzimy, że tutaj piłkę nam troszeczkę zjadło. Zmniejszmy zatem granicę. Na przykład na 40. Zobaczymy, jak to się zachowa. O, piłka pozostała nieobjedzona przez myszy. I teraz popatrzmy na nasz efekt green screen. Pływają sobie żaglówki, a tutaj piłka skacze. Przy czym widzimy, że jeszcze tutaj powinniśmy usunąć. W pewnym momencie pojawiają się przebarwienia. Ale to pozostawiam Wam do